Zespół ze Śląska do tej pory rozegrał tylko 6 spotkań w rozgrywkach plus ligi. Spowodowane jest to zakażeniami koronawirusem w zespole i kwarantanną. Poprzedni mecz drużyna GKS-u rozegrała 20 października, kiedy to pokonała MKS Będzin 3-0. Dyspozycja ekipy z Katowic w sobotę będzie więc dużą niewiadomą. Spośród 6 rozegranych spotkań podopieczni trenera Grzegorza Słabego wygrali 3 i w 3 byli gorsi od rywali. Ceratenea Czarni natomiast grali do tej pory więcej. Rozegrali 10 pojedynków, 4 z nich Wojskowi wygrali, a 6 przegrali. W ostatniej kolejce Radomianie ulegli faworyzowanemu Jastrzębskiemu Węglowi 1-3. Atakujący Radomian Dawid Konarski, który jakiś czas temu miał pozytywny wynik testu na koronawirusa, skończył już izolację i wrócił do treningów. Na razie jednak tylko siłowych. Zawodnik bowiem nie wyleczył jeszcze urazu stawu skokowego. W ekipie z Katowic nie brakuje zawodników związanych z Radomiem. Jest wychowanek Czarnych Jan Firlej, a także byli zawodnicy wojskowych, czyli Emanuel Kochut, Kamil Kwasowski czy Dustin Łoten. Początek meczu Ceratenea Czarni Radom GKS Katowice w sobotę 14 listopada o godzinie 14:45 w radomskiej hali Mosir.